Dobry, witam Was we vlogu. Jak widzicie, w dłoni mam telefon, więc jakość może być różna, natomiast aparat się po prostu ładuje, a stwierdziłam, że jeśli nie nagram teraz, nie zacznę, to po prostu znowu mi się to wszystko jakoś tak, wiecie, rozpłynie, rozmyje i pewnie nie zacznę nagrywać. Chciałyście vlogi, więc będą vlogi. Stwierdziłam, że może nie będzie to vlog z jednego dnia, ale albo z kilku, albo z całego tygodnia, zobaczymy, co uda mi się nagrać. Poniedziałek dzisiaj mamy, jak widzicie za oknem, nie dość, że robi się już ciemno, to jeszcze jest po prostu mleko, jest mgła od rana i chociaż w rzeczywistości nie jest tak niebiesko jak tutaj w kamerze czy w aparacie. Lustro strasznie brudne, za to się zabiorę jutro, natomiast Leoś tutaj niestety sobie czasami drapie albo nosem tam dziubie do swojego odbicia w lustrze. Więc lustro jest do umycia na pewno i to jest plan na jutrzejszy dzień, dlatego że dzisiaj umyłam już dwa okna, jedno takie też właśnie duże, tarasowe tylko na dole i okno w kuchni, które jest najtrudniej chyba umyć, bo tam jest też zlew, w sensie ta bateria i ona taka jest taka wysoka i wygięta i tego okna nie można otworzyć do końca niestety, no ale umyte, a my już w tak strasznym stanie okna, bo rzadko jakoś tak się za to zabieramy. Znaczy ja się za to rzadko zabieram, bo ja tutaj jestem sprzątaczem w tym domu. Więc stwierdziłam, że pomalutku będę sobie je myć. Co prawda pogoda może nie była idealna, jakoś dałam radę. Nie wszystkie smugi wyjdą, tylko jak będzie trochę słońca. Ale jadę do sklepu, muszę pojechać, dlatego że muszę zrobić zakupy swoim dziadkom, którzy niestety są chorzy. I odpukać, mam nadzieję, że już będzie tylko lepiej, ale tak, nie wychodzą z domu, także ja jadę im zrobić dzisiaj zakupy. Wraca im powoli chociaż odrobinę apetyt, więc no jak dzisiaj babcia tam prosiła mnie, żebym coś im jutro przywiozła, także jadę tylko kupić składniki i później jutro po prostu zrobię im to rano i zawiozę, bo dzisiaj już wiem, że nie chcą nic. Natomiast jadę właśnie, żeby kupić te rzeczy i muszę kupić też jakieś smaczki dla Leosia, albo nawet może nie smaczki, ale bo przysmaki mu kupię z takiej firmy Latakita, to jest polski producent właśnie takich smakołyków. Pokazywałam Wam je kiedyś, jak jesteście tutaj, jak są tu jakieś psie mamy, to mogę Wam polecić właśnie to Latakita, ale muszę mu zmienić karmę, dlatego że coś tej, którą miał do tej pory, nie chce jeść, wybrzydza. Także jadę kupić mu coś nowego, żeby mu to mieszać teraz z tą starą i po prostu stopniowo go przestawiać na coś innego. Mój outfit jest, jak widzicie, o Jezus Maria, bardzo kolorowy, radosny i żywy. Mam na nogach leginsy, strasznie obrane, leginsy z Nike. One mają tutaj tylko mały jeden znaczek. Mega je lubię, bo one są kryjące, mają taki wyższy tutaj stan, że zakrywa nam tutaj do połowy, no do pępka sięgają jak nic. Mam te w rozmiarze M i one są długie. Jak widzicie? Nie widzicie. Widzicie, są długie, natomiast mam je też w wersji 3/4. Na górę. Na górze czarna, obszerna bluza z kapturem. To jest damska eska, ona jest taka dłuższa. Ona jest z firmy Weekday i kupiłam ją całkiem niedawno na Zalando. One były też w innych kolorach i nie wiem, czy nie kupię sobie również kremowej, bo one są bardzo fajne. Mają kaptur, mają tutaj taką dużą kieszeń, takiego kangurka. Natomiast nie mają tych troczków, no bo jest taka, widzicie, obszerna, mimo że to jest eska. I na nogach moje ulubione czarne również Inuiki z ubiegłego roku. Uwielbiam te buty, są najcieplejsze, najwygodniejsze
i mimo, że ups, śniegu brak, to wiem, że w nich będzie mi ciepło, wygodnie, czyli to, co najbardziej ja lubię, albo znaczy najbardziej mi zależy. Za chwilę ubieram też trencz, zaraz. I na górę trencz, który jest z H&M, mieszczę pod spód tą bluzę bez problemu. Mogę, wiecie, ruszyć ręką, zginać, prostować, stać do góry. Nie czuję się, jak taka bym była strasznie napakowana. Więc jadę to ogarnąć, żeby mieć już to z głowy i żeby może zdążyć, zanim się zrobi ciemno, bo kocham jeździć samochodem, czuję się dosyć pewnie za kierownicą, natomiast nie będę ukrywać, że za jazdą we mgle nie przepadam i raz, jeden zdarzyła mi się taka sytuacja, nie, przepraszam, zdarzyła mi się dwa razy, ale pamiętam, że właśnie raz miałam coś takiego, że była tak potworna mgła, że bałam się jechać samochodem i powiedziałam, że po prostu nie dam rady, że nie dam rady i wtedy to było całkiem zresztą kochane i tak dobrze to wspominam, że wtedy mój ówczesny, już wtedy chyba chłopak, facet, albo tak obwąchiwaliśmy się jeszcze, już teraz nie pamiętam, ale pamiętam właśnie, że wracałam, on mieszkał w innym mieście i miałam wrócić, wracałam do domu wieczorem, było ciemno, tak było ponad godzina drogi, no godzina do max półtorej i była tak potworna mgła, że nie widziałam absolutnie nic, kompletnie nic, dopóki coś nie było, wiecie, centralnie przed moją maską to nie było zupełnie widać. Pamiętam, że tak potwornie się bałam, że dzwoniłam do niego i powiedziałam, że niech przynajmniej mnie wspiera jakby mentalnie, tak? I mieliśmy rozmawiać przez zestaw głośno mówiący, natomiast mój mega kochany powiedział, zjedź, zatrzymaj się, jak tylko gdzieś tam masz jakąś stację czy coś takiego zobaczysz, że możesz zjechać. Wsiadł z kolegą samochód, przyjechali po mnie, wsiadł do mnie, odwieźli mnie do domu tymi dwoma samochodami, w sensie kolega jechał jego autem, on po prostu prowadził mój samochód, a później do mojego domu, tak jak mówię, półtorej godziny w jedną stronę i później wrócili tym jego samochodem. Bardzo to wtedy pamiętam jakoś tak, ja się potwornie bałam jechać tym autem, w sensie jako kierowca i nie wiem, wydaje mi się, że stanął wtedy na wysokości zadania. Przyjechał, odwiózł mnie, on też bardzo dobrze jeździł samochodem, czy jeździ w zasadzie, więc też nie bałam się z nim za kierownicą. No ale, tak jak powiedziałam, były chłopak, także nie ma co tutaj do tego wracać. Ale tak, jak jest bardzo duża mgła, to nie lubię jeździć samochodem i nie przepadam, nie czuję się wtedy komfortowo. Męczy mnie bardzo też ta jazda, bo mam wrażenie, że moje zmysły są bardzo mocno wytężony, mam wzrok, słuch jeszcze bardziej, także mimo, że i tak mam takie nie najgorsze światła w samochodzie, że dużo rzeczy też widzę lepiej, bo są jakieś takie bledy, czy ja nie wiem, nie znam się aż tak bardzo, ale wiem, że mają jakieś tam takie technologie, że widać na pewno lepiej dzięki temu, to i tak wiecie, technologia technologią, ale jak są najgorsze warunki na świecie, to nawet ona nam nie pomoże. Koniec gadania, jedziemy. Cześć, nosku. Możesz też się przywitać. Tak, ty zostajesz. Ty jesteś śpioszkiem, więc ty w sam raz będziesz sobie tu robił drzemkę. Ucinał, a ja przywiozę ci coś dobrego. Dobra? Cześć, Brudasie. Potrzebujesz bardzo desperacko jakiejś myjni. Obawiam się, że dzisiaj to nie nastąpi. Ma nic lepszego jak kawałek bagietki i solony lurpak. Moje ulubione masło, inne mogłyby dla mnie nie istnieć. I powiem wam, że jestem chyba jakimś dziwnym przypadkiem, dlatego że uważam i jakby akceptuję jedynie masło, które jest twarde. Bardzo nie lubię masła miękkiego, gdy prosto z lodówki, nie miękki. Thank you.
Bo zamówiłam świece z firmy Diptyque. Co my tu jeszcze mamy? Tu jest coś z próbkami, do czego zaraz przejdziemy. Ja już o tych świecach marzyłam od długiego czasu i wiecie jak to jest, że myślałam naprawdę już dobrych 5 lat. Natomiast ta świeca nie jest tania, bo ona kosztuje ponad 200 zł, także to po prostu było mi trochę szkoda pieniędzy, ale w ubiegłym roku kupiłam świece z Jo Malone i stwierdziłam, że po prostu chcę je porównać i zobaczyć, czy to w ogóle jest warte tych pieniędzy. Finalnie, ponieważ jakby nie wąchałam ich nigdy, więc zdecydowałam się bezpiecznie na zapach waniliowy, który ja uwielbiam, kocham, także za chwilę ją sobie otworzymy, ale w pudełeczku coś było jeszcze. Po pierwsze detal, bo ją źle otworzyłam. Detal bardzo uroczy, nie wiem, czy to będziecie tu widzieć, chyba tak. W życiu chodzi o to, by być, widzę, by być trochę niemożliwym. Oscar Wilde. Bardzo lubię takie detale, o czym już kiedyś Wam tak wspominałam, że naprawdę można mnie łatwo kupić czymś takim. Co my tu jeszcze mamy? Dostałam zapałki takie długie, żeby łatwo świece móc zapalać. To jest fajne, ja te długie zapałki lubię najbardziej, bo po prostu jak trochę już nam się wypali, to wiecie, zapalając i parzymy sobie tak palców. I to jest, widzę, ich opakowanie nie była jakby razem w zestawie z świecą, także fajna rzecz. Twoja przesyłka pachnie tabako mandarin. Galilu wysyła to, co piękne, sprawdzone i najwyższej jakości. Paczkę, którą trzymasz w rękach, starannie przygotowała Kasia. Dziękujemy za zakupy w galilu.pl. Merci. Więc wiecie, to są detale, ale to widać w pewnym momencie później, za co też płacimy, że nie dostajemy tego w jakimś worku jednorazowym, tylko to wszystko jest takie personalizowane i naprawdę fajnie zrobione. I muszę Wam przyznać, że naprawdę w tym pudełku te wszystkie rzeczy pachną. Ten zapach jest dla mnie trochę za bardzo pudrowy, ale pachnie to wszystko. Jak otworzyłam, tak się dziwiłam właśnie, co tak pachnie. Miałam nadzieję, że to nie ta świeca. I tu mamy Paragon. Zapłaciłam za nią. Świeca kosztuje 215 zł, plus do tego przesyłka 17. Dosyć dużo, no ale dobra. I tu jeszcze mamy coś, co nie wiem czym jest. Jakiś mały zawijasek. No. Miniaturki. Bardzo to jest miłe. Co tu jest? Mamy jakiś zapach. Nothing but sky and sea. Sea and sky. Bardzo ładna nazwa, zgadzam się z nią. Więc tu mamy jakiś zapach. Włoska bergamotka, australijskie sandalwood. Boże, nie pamiętam, jak to się nazywa po polsku. Zobaczę co to. Nie znam, szczerze powiedziawszy, tego. Mamy miniaturkę zapachu również z firmy Diptyque. Zastanawiałam się już nad zakupem ich perfum kiedyś, natomiast właśnie chciałam je powąchać. Fajnie, że takie coś jest, że można sprawdzić. I tutaj też mamy jakiś zapach, również waniliowy, tej firmy również nie znam. Także chętnie sprawdzę, bardzo się cieszę i bardzo dziękuję. Przechodzimy teraz do clou programu. O matko, wiecie, że to już tak pachnie, mimo że tylko rozwaliłam trudną folię z góry. Widzicie, jak to pachnie intensywnie, ale ładnie. Dobra. I będziemy się z tym cackać. Cieszę się jak małe dziecko, bo naprawdę czekałam na ten moment, nie mogłam się jakoś zdecydować. W końcu stwierdziłam, że ileż można lat się czaić, przynajmniej spróbuję. Jeśli się okażą kiepskie, to będę wiedziała, że no, nie ma się już nad czym zastanawiać i po prostu należy ten temat zamknąć, zapomnieć. Także ciekawa jestem bardzo i naprawdę mega się cieszę. Znaczy cieszę, po prostu jestem bardzo, bardzo ciekawa. Po otwarciu mamy takie dwie karteczki, jedna z informacją w wielu różnych językach, jak, co i jak. I tutaj też jakiś taki drugi, coś podobnego. Otwieramy. Ta-dam! No jest piękna. Pachnie bardzo ładnie, natomiast to jest taka,
to nie jest chyba sama czysta wanilia, tylko wydaje mi się, że to jest wanilia jakby z czymś i ten zapach nie jest taki bardzo słodki jak na przykład świeczka waniliowa z Ikei chociażby. Ten jest taki bardziej orientalny jakby, jakby to była wanilia z jakimiś przyprawami, takimi kardamonem czy czymś takim właśnie orientalnym. Pachnie bardzo ładnie, ojej, aż mi jest szkoda jej chyba teraz zapalać, bo wygląda tak pięknie. Nareszcie cię mam. Gdzie to jest po prostu marketing i firma, bo to jest zwykła szklana, taka jakby szklaneczka. Ta naklejka, właśnie to jest naklejka, ten front to jest naklejony, to nie jest jakoś tam zrobione inaczej. To jest po prostu zwyczajna naklejka, tutaj też pod spodem. No niby nic specjalnego, ale no, cena jest uważam zabójcza, 215 zł za taką świeczkę, która jest dosyć mała, bo to jest 190 gram, to nie jest jakaś taka wielgachna świeca. Czy dane są droższe niż Jo Malone? Dzień dobry panu. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Cześć króliczku. Cześć. Dzień dobry w środę. My po śniadanku, spacerowicze. Leoś obwąchuje jakieś trawy. Mój standardowy outfit, leginsy, kalosze, bluza. Żyć nie umierać, piękna pogoda. Także poszliśmy się trochę przewietrzyć, zmęczyć malucha. Później do domu na kanapę spać. A ja będę lepić pierogi. Wczoraj zrobiłam tylko farsz, także dzisiaj reszta. Sikamy. Nie ma czym sikać, więc to tylko staję i takie kropki robię małe. No ale zaznaczę teren. Jak go to cieszy, to czemu nie. Także my chodzimy po trawach i korzystamy z pogody. Witam Was w czwartek. Ja co prawda już powinnam być w samochodzie, ale stwierdziłam, że ponieważ ubrałam się w coś innego niż dres, to jest to dobra okazja, żeby się pokazać, a do tego zaraz zobaczycie, że mam na nogach inne buty niż Emu, Agi i Huntery, czyli w końcu wyciągnęłam swoje sztyblety i na sobie, tutaj mam wszystko czarne, mam zadyszkę, bo wlazłam po schodach szybko, a że kondycja dramatyczna, to zadyszka się pojawia. Na sobie mam tak, czarną sukienkę, ona jest z mango, ja ją zamówiłam na Zalando. Ta sukienka ma też dołączony pasek do kompletu, ale dzisiaj stwierdziłam, że chcę ją mieć, że chcę ją mieć tak luźno, po prostu ubraną, bez tego paska. To jest S-ka, ona jest taka dosyć duża, ale ładnie tu wyglądają ramiona, zapalimy światło, tutaj ramionka i ma takie rękawy trochę szersze, takie balony bym powiedziała. Do tego czarne kryjące, patrzcie jaki kot, czarne kryjące rajstopy z H&M oraz takie czarne sztyblety, to jest Leon, przepraszam, mistrz kamerowania, czarne sztyblety, może tak Wam je pokażę, ja je mam już dwa lata. No tutaj są zamszowe, tutaj mają taką skórę takiego ala jakby taką jakby strukturę. Skórę w strukturę, nie wiem jak to nazwać. Mam je około 2 lat. One są z Wenecji i nawet są wygodne, więc stwierdziłam, że dzisiaj zaszaleję i ubiorę coś innego. I zaraz pokażę Wam co dalej. No, Ty wiesz co się święci. Po pierwsze ja muszę iść, a po drugie wieczorem będzie odkurzanie, bo przecież to jest jakiś dramat, Leon, wstyd. Na to założyłam taką kurtkę, no nie wiem jak to nazwać, w sumie to taka kurtka, nie kurtka. To jest taki trochę jakby żakiet, nie wiem. Okrycie wierzchnie, które kupiłam kiedyś w ciuchu, w second handzie. To jest z Zary, on ma taki bardzo ciemnogranatowy kolor.
zapinane tutaj na guziki, takie dwa rzędy guzików, ale ja noszę to zawsze rozpięte. I mamy tutaj na rękawach takie, zresztą obiera się strasznie ta kurtka, takie elementy. Tutaj na łokciach są gwiazdki, tutaj jak widzicie z drugiej też jest. I na plecach, tutaj na ramieniu mam jakiś taki napis również, chyba Love, taki wyszyty. Bardzo to jest ładne, jest takie krótkie, więc wydaje mi się, że do tej sukienki w sam raz będzie pasowało. I do tego coś, o czym Wam wspominałam ostatnio, czyli po pierwsze szalik, ja postawię dzisiaj na szary, oraz czapencja i tak się będę dzisiaj prezentować, tylko biorę torebkę. Ja chodzę cały czas z jedną i tą samą, czyli z tym Filipem Limem. Jakoś męczę tą torbę, już to prawie rok będzie. Na palcach jednej ręki mogę policzyć sytuację i dni, kiedy jej nie miałam i miałam coś innego. Także dzisiaj jestem bardziej elegancka, bo tak jak mówiłam ostatnio, żyję głównie w dresie, bluzie i jakichś takich wygodnych butach. A dzisiaj stwierdziłam, że ubiorę sukienkę i może ubiorę buty bardziej eleganckie. Byłam rano w Rossmanie i w Superfarm. Zdążyłam przed godziną 10 to wszystko załatwić. I pokażę Wam, co kupiłam. No to nie są jakieś szalone produkty, ale no kupiłam, pokażę Wam. Bo tak, postanowiłam, że pokażę. Zacznijmy od Superfarm. Tutaj mamy dezodorant z Dove. Powiem Wam, że pojechałam w zasadzie po ten produkt, czyli po krem z Aven. Ja go bardzo lubię, bo on fajnie się sprawdza na takie miejsca dosyć, powiedzmy, wymagające i bardziej wrażliwe. Jak miałam problemy z cerą, to on po prostu był jak ukojenie i właśnie przynosił takie ukojenie tej takiej skórze bardzo zniszczonej, zmęczonej i po prostu startej wręcz bym powiedziała. Także kupiłam taką większą tubkę, bo też były mniejsze pojemności, ale jak widzicie, on może być stosowany na różne miejsca, więc mam taki jeden punkt na twarzy, który się taki robi bardziej suchy, przeznaczony do wrażliwej, podrażnionej skóry. No i właśnie mam wrażenie, że potrzebuję dokładnie czegoś takiego, także po to pojechałam, dlatego byłam w dwóch sklepach, bo ten Superfarm, który jest tu w moim mieście, jest jakiś taki nędzny, powiem Wam, i mało tych rzeczy takich, które mnie interesowały, było. Kupiłam trzy suche szampony z Batiste. Ja ich normalnie nie używam, bo po pierwsze, no nie mam jakby takiej potrzeby, bo jeśli mam włosy takie już gorszawe, bym powiedziała, to wtedy po prostu je spinam gdzieś tam w taką cebulę, kitkę i powiedzmy, że mniej jest to widoczne. Ale tak jak Wam wczoraj pokazywałam, kupiłam ten produkt z firmy Dyson. Nie mogę się coś skoncentrować, wybaczcie, ale jestem dopiero w trakcie picia pierwszej kawy, to może dlatego. I kupiłam tutaj dużo różnych produktów do włosów. Kupiłam te Batiste, bo one się czasami jakoś awaryjnie przydają. Kupiłam trzy, tak, powiedziałam, że rzadko używam, więc wzięłam trzy, logiczne. Ale były w jakiejś tam promocji. Ja nie wiem, ile to normalnie kosztuje, jeśli mam być szczera, ale zaraz zobaczymy, bo tu jest gdzieś paragon. W ogóle byłam w dwóch sklepach i zapłaciłam prawie że 300 zł, chociaż nie wiem, co ja kupiłam, bo nie wydaje mi się, żeby to miało kosztować aż tyle. Czekajcie, gdzie to jest? Suchy szampon. Czyli jeden był za 19 zł, to ja nie wiem, ile on kosztuje normalnie. Wydawało mi się, że mniej. No nic, może po prostu się dałam nabrać na promocję, która nie była promocją. Taki totalny loser, trudno. Co my tu jeszcze mamy? Ten krem z Aven 50, on był najdroższy i on prawdopodobnie nam nabił taką sumę. Lecimy dalej. Kupiłam peeling, bo nie mam peelingu i miałam zrobić niwy kawowy, ale jakoś nie mogę się do tego zabrać, więc kupiłam taki duży. W ogóle te peelingi to jest jakaś, wydaje mi się, abstrakcyjne są niektóre te ceny. I powiedzcie mi właśnie, że drogeria jest niby taka tania. Ten był największy, bo tutaj mamy chyba... Poczekajcie, gdzieś tu była pojemność. Jezu, czy ja jestem ślepa? Data produkcji. Pewnie już zdążyłyście dostrzec gdzieś, jaka to jest pojemność, a ja jak taka ślepa kurka nie widzę. Tu jest, jak byk na przodzie. 500 gram i on kosztował... To jest chyba to.
21 zł. Natomiast bardzo dużo peelingów było na przykład za 35, 20, nie wiem, 27 dajmy na to, tylko że miały na przykład 100 gram, więc ten i tak wypadał najlepiej, jeśli chodzi o stosunek jakości, nie jakości, tylko ilości i do ceny. I wygląda całkiem spoko. Tutaj mamy... I to jest owocowy peeling do ciała z kurkumą, imbirem, marchewką i soczystą pomarańczą. Bardzo jestem ciekawa, jak będzie pachniał, bo może pachnieć fajnie. Były jeszcze chyba trzy różne inne wersje, czy dwa warianty takie zapachowe. Co my tu jeszcze mamy? Tu mamy tak przyjemność grzeszną, czyli lindorki, ale jak widzicie były tanie jak na te czekoladki, bo były w jakiejś promocji, zapłaciłam za nie 7 zł, a ostatnio je kupowałam chyba za 14 w innym sklepie, więc kupiłam, bo mam na nie ochotę jakoś ostatnio i nawet kupiłam też wcześniej, tylko czy zostało zjedzone, także wzięłam. I co tu jeszcze jest? Tu jest jeszcze jakiś napój z Oshi, bo było chciało mi się pić, ale widzicie i tak niezbyt wiele go upiłam. O smaku lawendowym, ale jest dobry. To nie jest słodkie, ale jest naprawdę smaczne. Nie jest takim ulepkiem jakimś. Czasami takie napoje. Pamiętam, że kiedyś w Londynie kupiłam zieloną herbatę o smaku wanilii i to było najbardziej obrzydliwe, co w ogóle chyba w swoim życiu piłam. Najbardziej obrzydliwa rzecz, jaką piłam. Takie jak lubię zieloną herbatę i kocham wszystko co waniliowe, to tamto po prostu było nie do zniesienia, a to jest dobre. Ja takich rzeczy raczej nie piję. Piję albo kawę, albo wodę mineralną, najczęściej lekko gazowaną. Ale no, po prostu miałam ochotę na coś takiego. I teraz mamy Rossmann. I tu jak widzicie znowu Lindt. To będzie mój jedyny kalendarz adwentowy w tym roku. Ja normalnie nie kupowałam ostatni kalendarz adwentowy, taki czekoladkowy, zresztą jakikolwiek. Miałam w podstawówce. I jak ten stał przy kasie, a jak widzicie, no moja miłość do Linda naprawdę jest dosyć duża, to stwierdziłam, że kupuję. Trudno. Może pójdzie w cycki, miejmy nadzieję. Chociaż też bym wolała, żeby w cycki już nie szło. Ale tak, stwierdziłam, że biorę, bo może będę miała fan z otwierania. No skład jest raczej tragiczny, nie patrzmy na niego. Kupiłam lakier do włosów, dlatego że będę robić fale, próbować robić fale tym Dysonem. I nie mam lakieru, bo ja normalnie nie używam takich rzeczy. I kupiłam ten totalnym, że tak powiem, przypadkiem, dlatego że po prostu nie było zbyt wiele takich słabszych. Głównie były czwórki i piątki, a ja bardzo nie lubię mieć jakichś produktów takich do włosów na włosach, czy w ogóle nie lubię mieć czegokolwiek z takich właśnie rzeczy. I stwierdziłam, że jak już, to wolałabym, żeby był słabszy, może będzie mniej wyczuwalny niż jakiś taki, wiecie, super mocny, bo tego bym chyba nie dała rady znieść. Czy ja tu mam paragon? Mam paragon. Kalendarz z Linda 35 zł, torba to nie z Pinky Pantin. To jest ten spray, 25,50. Tu jakiś był rabat, proszę. Nawet nie wiedziałam, że to było w jakiejś promocji, czyli zapłaciłam za niego 19,90. No dobra, co my tu jeszcze mamy? Ta sama firma, Tresemme, czy nie wiem, chyba tak to się wymawia. Ja nie używałam nigdy tych produktów, zresztą to, co używam do włosów, zazwyczaj Wam pokazuję, ale stwierdziłam, że kupię kilka takich rzeczy, potestuję, zobaczę, czy to się w ogóle będzie do czegokolwiek nadawało. Ręce trzęsą. Termoochronny spray do włosów, Tresemme. Dobra. Twoje włosy będą odporne na 7 najbardziej powszechnych rodzajów uszkodzeń. Szczotkowanie, suszenie, prostowanie, rozjaśnianie czy farbowanie. Muszę poczytać do końca dokładnie, jak to się, kiedy tego się używa. Podejrzewam, że na mokre włosy. To kupiłam, bo mi się bardzo spodobało opakowanie i to jeszcze stało w takim, taka ładna była cała półka. To jakby mamy taką butelkę w jeszcze jednej jakby butelce przeźroczystej. 40 zł, nie mało. I kupiłam jeszcze, i to w zasadzie było mi najbardziej potrzebne z tych produktów do włosów, dwa zestawy takich żabek, dosyć dużych. Ale właśnie ja mam dosyć dużo też włosów i jak wczoraj próbowałam tym Dysonem coś podziałać wieczorem, to trudno mi było je podzielić na sekcje, a jak je, znaczy może nie trudno, ale jak je podzieliłam i spięłam gumką, to one się zrobiły takie brzydkie, więc myślę, że takimi
żabkami będzie mi po prostu to łatwiej zrobić. I kupiłam dwa takie zestawy. One nie są takie malutkie, nie są też jakieś strasznie wielkie. Nie wiem, jak Wam to porównać do czego, ale wydaje mi się, że mają taki dosyć odpowiedni dla mnie rozmiar. I one chyba kosztowały po 9 zł za jedną taką parę spinki. 9, no 10 zł. Więc, no wiecie, takie jeszcze się przydają, czasami takie żabki, czy jak się będę malować, żeby spiąć włosy. Także widzicie, no szału nie ma. Nie wiem, co tutaj spowodowało, nabiło mi tak strasznie tą cenę, ale myślałam, że wydam o połowę mniej, jeśli mam być szczera. A tutaj prawie 300 zł. Także dobrze, że nie jestem zbyt często do drogerii, bo tam też, jak widać, nie potrafię się jakoś pohamować. A o małe włosy jeszcze nie kupiłam w Foreo szczoteczki. Tylko że stwierdziłam, że zobaczę online, czy nie kosztuje mniej, i zresztą kosztuje, bo tam nie było też wyboru. Tam była tylko w Super Farm Luna, Foreo Luna Play chyba, za 200 zł, a widziałam, że na stronie Sephory jest za 150. A Sephora raczej nie jest najtańsza na świecie, więc skoro na stronie Sephory coś jest tańsze, to wiecie. No dobra, idę teraz to wszystko zanieść na górę i będę działać swoimi włosami. Zobaczymy, czy coś mi się uda zrobić.